W południe uroczystego złożenia wieńców na stacji Radegast w Alei Pamięci Ofiar Litzmannstadt-Ghetto dokonano przy wtórze pieśni żałobnej El Male Rahamin. Oni zginęli, ja zostałam uratowana przez moją Nianię. Ona mnie wychowała, wykształciła, ustawiła do życia. Nie wolno drugiego człowieka w imię jakichkolwiek. Przekonań religijnych, ideowych poniżać, traktować inaczej, jak sobie najbliższych. Przed złożeniem kwiatów i oddaniem hołdu pomordowanym w niemieckich obozach zagłady, w części muzealnej Radegastu, miały miejsce okolicznościowe wystąpienia, w których podkreślano, że pamięć o wydarzeniach sprzed 70 lat to obowiązek kolejnych pokoleń. Tymi obchodami rozpoczynamy wiele rocznic o różnym kalibrze dotyczących naszej historii żydowskiej. Otóż w marcu również w Łodzi będziemy organizować 50. rocznicę tzw. wydarzeń marcowych. Powinniśmy oczekiwać nowych kreacji artystycznych na tej bazie wytworzonych i zbudowanych. Konferencją w Tarczy imienia Stefana Jaracza z udziałem współorganizatorów, partnerów i gości specjalnych otwarto ósme dni pamięci w Łodzi.